Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj zapraszam na TBR, czyli moje plany czytelnicze na kwiecień. Jeśli chodzi o kwiecień, to przede wszystkim mam bardzo dużo planów e-bookowych, to znaczy ściągnęłam sporo książek na Legimi, bo wyszło kilka takich naprawdę interesujących premier, które bardzo chciałabym przeczytać. Tak więc znaczna część tego TBR-u to jednak będzie taki TBR z Legimi, z e-bookami, więc tutaj obok mnie będę Wam wyświetlać okładki. I pierwszą z takich książek jest książka Wróć przed zmrokiem. Skusiłam się na tą książkę, ponieważ pamiętam, że ona całkiem niedawno zbierała naprawdę super, super pozytywne opinie, a ostatnio widzę, nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakaś kontynuacja, druga część tej książki. Szczerze mówiąc, nie wiem, taka różowa okładka, ale widzę, że dużo osób ją czyta i graficznie wygląda to bardzo podobnie, także wydaje mi się, że te książki są ze sobą jakoś powiązane. Natomiast ta druga podobno nie jest tak dobra, jak właśnie Wróć przed zmrokiem. To jest w ogóle horror. Ja horrorów za dużo nie czytam. Czytałam kiedyś tam Stephena Kinga, natomiast poza tym chyba żadnych horrorów nie czytałam. No, wyjmując oczywiście takie serie młodzieżowe typu Ulica Strachu, jak byłam mała. Natomiast już tak w dorosłym życiu takiego stricte horroru nie czytałam, także bardzo jestem ciekawa, jak mi się spodoba i jak odbiorę tę książkę. To jest historia jakiejś starej takiej posiadłości, która jest nawiedzona, także nawiedzone domy to zdecydowanie jest coś, co chyba w horrorach jest najlepsze. Tak jak wspomniałam, słyszałam o tej książce naprawdę dużo dobrego, że jest bardzo wciągająca, bardzo angażująca, nie da się od niej oderwać. I ludzie mówią też, że jest bardzo dobry audiobook tej książki. Szczerze mówiąc, nie patrzyłam, czy jest dostępny audiobook na Legimi, ponieważ pobrałam e-book. Natomiast jeżeli jest dostępny, to nie wykluczam, że właśnie przesłucham tą książkę gdzieś tam w drodze do pracy. Także bardzo jestem ciekawa i nie mogę się doczekać, bo jednak to będzie dla mnie takie troszkę wyjście spoza tych gatunków, które ja zwykle czytam. Chociaż ja czytam dosyć różnorodnie, wydaje mi się, to jednak horror no nie jest jednym z tych gatunków, po które sięgam. Także muszę przyznać, że naprawdę jestem ciekawa, jak to wyjdzie i czy ta książka mi się spodoba. Kolejna książka, która również zbiera super pozytywne opinie w ostatnim czasie, to książka o pięknym tytule, Tam, gdzie las spotyka się z niebem. Okładka również jest przepiękna, tutaj pewnie gdzieś obok mnie już się wyświetla. To jest historia kobiety, która chorowała na raka, ale tego raka udało jej się pokonać. Do jej życia trafia jakaś dziewczynka, która twierdzi, że jest kosmitką, że pochodzi w ogóle z kosmosu, z innej planety i przyszła na Ziemię coś tam sprawdzić. No i właśnie ta kobieta pozwala tej dziewczynce zostać ze sobą tak naprawdę z czystej ciekawości. Oczywiście ona nie wierzy w jakieś tam cuda i nadprzyrodzone siły, ale jest bardzo ciekawa, kim ta dziewczynka jest. I o tej książce z kolei słyszałam, że to jest taka przepiękna, ciepła, otulająca opowieść i mam nadzieję, że taka będzie, właśnie taka, wiecie, pełna nadziei. No taka cudowna po prostu, również pod względem językowym, taka magiczna. Bardzo liczę, że to będzie coś, co mi się spodoba i co trafi być może do mojej topki najlepszych książek 2022 roku. I kolejna książka, którą pobrałam na Legimi, która również zbiera świetne opinie, na Lubimy Czytać ma chyba ocenę prawie że 9, także naprawdę jest to strasznie wysoka ocena jak na ten portal. To książka Życie Violet i to również ma być taka piękna, pokrzepiająca historia o kobiecie, która uparcie poszukuje szczęścia i wierzy, że to szczęście mimo wszystko można w życiu odnaleźć. Z tego, co wyczytałam w opisie, to jest kobieta, która zajmuje się cmentarzem, to znaczy dba o groby, porządkuje tam wszystkie znicze, ustawia kwiaty, ale słucha też historii ludzi, którzy przychodzą na cmentarz i opowiadają jej o swoich bliskich zmarłych. Także no, też wydaje mi się, że to będzie taka przepiękna powieść, znowu taka bardzo wyjątkowa, wzruszająca, przejmująca, bo też tutaj w opisie jest napisane, że jest to historia rozdzierająca serce, także mam nadzieję, że taka rzeczywiście będzie, ale jednocześnie z tego, co tutaj widzę, to jest to opowieść o zakończeniach, które rozdzierają serce i o nowych początkach, które kiełkują na gruzach przeszłości, także coś pozytywnego chyba się tutaj również wydarzy. Bardzo jestem ciekawa, bo też, tak jak wspomniałam, widzę, że ta książka zbiera niesamowicie pozytywne opinie, chociaż jeszcze tak wiele osób jej nie czytało, przynajmniej z osób, które ja gdzieś tam obserwuję w internecie, ale mimo wszystko właśnie ta ocena na Lubimy Czytać mnie zachęca i po opisie też wydaje mi się, że ta książka może do mnie trafić, a ponieważ jest dostępna na Legimi, no to ją od razu pobrałam i myślę, że będę w kwietniu czytać. Sporo też ostatnio mówi się o książce Niespokojni ludzie, wydanej nakładem wydawnictwa Marginesy. To jest chyba książka norweskiego pisarza. Ja też ostatnio o niej usłyszałam u Zuzy na kanale Zaksiążkowane i pamiętam, że jej ta książka bardzo się podobała, więc też tym bardziej zachęca mnie to do lektury. Na Netflixie też chyba wyszedł film albo serial na podstawie tej książki, z tego co widziałam. Natomiast to w ogóle jest historia, to być komedia, co też nie do końca leży w takiej mojej sferze zainteresowań zwykle, bo ja komedii też za bardzo takich książkowych oczywiście nie lubię. Natomiast tutaj mamy historię jakiegoś napadu, gdzie przy oglądaniu mieszkania zostają porwani ludzie, którzy są potencjalnymi kupcami, ale też właśnie ta agentka nieruchomości i ktoś tam jeszcze. I to ma być taka seria przesłuchań, jak doszło do tego porwania, kto za tym stoi. Brzmi to dosyć abstrakcyjnie i tak szczerze mówiąc z samego opisu chyba bym się tą książką do końca nie zainteresowała, ale właśnie przekonała mnie opinia Zuzy, ale też kilka innych pozytywnych opinii, które na temat tej książki widziałam. Także też jestem bardzo ciekawa i podekscytowana na lekturę, bo nie do końca wiem, czego się spodziewać. Nie do końca wiem, czy to będzie coś, co do mnie trafi, ale jestem zaciekawiona. Także też być może gdzieś tam w kwietniu wpadnie do tych moich planów czytelniczych.
I myślę, że już ostatnia książka z Lygimi, a później pokażę Wam również kilka papierowych książek, które chciałabym w najbliższym czasie przeczytać. Jeżeli chodzi o ostatnią książkę, to jest to książka Twój Carter, Whitney G. To jest książka, którą ja jakiś czas temu pobrałam na Lygimi, tylko dlatego, że uwaga, rozdziały tej książki to są jednocześnie tytuły piosenek Taylor Swift. I dla mnie to wystarczyło, żeby przekonać mnie do sięgnięcia po nią. A ostatnio przypomniała mi też o niej Sylwia z kanału Teachbook, ponieważ właśnie w swoim TBR-ze mówiła o tej książce. Przypomniało mi się o niej i stwierdziłam, że w sumie dlaczego by gdzieś tam nie wcisnąć takiego lekkiego romansu, bo właśnie tym ta książka jest, gdzieś tam swoje plany czytelnicze. Tutaj mamy historię dwójki bohaterów, Arizony i właśnie tytułowego Cartera. W ogóle mi się strasznie podoba ten trend, kiedy ludzie są nazywani po Stanach w Stanach Zjednoczonych albo po miastach jakichś takich większych, bardziej znanych. Całkiem to fajnie brzmi. Także właśnie Arizona i Carter to są przyjaciele, którzy znają się od podstawówki, tam od 4. czy 5. klasy. Zawsze łączyła ich tylko przyjaźń, nic więcej, są właściwie nierozłączni pod kątem właśnie przyjaźni, ale jak nie trudno się domyślić nawet z samego gatunku książki, pewnie gdzieś tam rozwinie się między nimi jakieś uczucie i odkryją, że to, co zawsze chcieli, gdzieś tam zawsze było przed nimi. Wiecie, tutaj mi się od razu kojarzy piosenka You Belong With Me, Taylor Swift, ale nie wiem nawet, czy tam jest ten tytuł, no ale nieważne. W każdym razie to mnie zaciekawiło na tyle, że jestem gotowa po tą książkę sięgnąć i oczekuję czegoś naprawdę takiego przyjemnego, lekkiego, niewymagającego, czegoś totalnie takiego na zrelaksowanie się i mam nadzieję, że tym ta książka będzie. A jeśli chodzi o książki papierowe, to mam dwie, ale raczej nie przeczytam obu, ponieważ obie te książki to są klasyki i myślę, że wybiorę sobie jeden z nich na jakieś takie, wiecie, ciepłe kwietniowe wieczory, może w okolicach Wielkanocy, o ile pogoda się poprawi, bo w ten weekend to w ogóle jest jakaś porażka z pogodą. Mam tutaj Dumę i uprzedzenie Jane Austen, czyli coś, co jest takim trochę moim wyrzutem sumienia, ponieważ wiem, że wszyscy Jane Austen kochają jej książki, a już na pewno wszyscy znają Dumę i uprzedzenie. Ja niestety nie, a to jest tym bardziej wstydliwe, że studiowałam przecież filologię angielską, więc ta literatura angielska oczywiście się tam przewijała, natomiast my mieliśmy jako lekturę rozważną i romantyczną i ja wtedy tę książkę przeczytałam, ale nie do końca mi się ta książka podobała. Może to wynika z tego, że po prostu była to moja lektura i byłam zmuszona do tej książki, a niekoniecznie sama miałam na nią ochotę. Ja też zawsze byłam w tym teamie, wiecie, siostry Bronte, to znaczy bardzo podobają mi się książki siostry Bronte, szczególnie Jane Eyre, lokatorka Whitefell Hall. Natomiast, no tak jak mówię, właśnie rozważna i romantyczna nie do końca mi się spodobała. Do całkiem niedawna nie wiedziałam nawet do końca, o czym jest historia opisywana w Dumie i uprzedzeniu. Oczywiście z grubsza wiedziałam, natomiast nie dokładnie, ale chyba rok czy dwa lata temu obejrzałam sobie film na Netflixie. No i zaciekawiło mnie to na tyle, że stwierdziłam, ok, dam tej książce jeszcze jedną szansę, ponieważ ja do tej książki robiłam kilka podejść w swoim życiu i czytałam tam po kilka rozdziałów, ale no jakoś nie mogłam po prostu, wiecie, nie zaklikało między nami i nie mogłam się w tą książkę, w tą historię wbić. Natomiast po obejrzeniu filmu wydaje mi się, że może, jak już wiem, co się dzieje, wiem, do czego ta historia prowadzi, to będę bardziej zaciekawiona i bardziej zdeterminowana, żeby jednak tę książkę przeczytać. Bardzo bym chciała to zrobić, no bo to jest jednak taki klasyk, który po prostu bardzo chciałabym znać dla samej siebie i mam nadzieję, że w tym roku właśnie, być może już w kwietniu uda mi się tę książkę przeczytać. A drugi klasyk, na który mam ochotę też od dawna i tak się zbieram i nie mogę zebrać, to jest książka Rebecca, Daphne du Maurier. Dodatkowym takim motywatorem dla mnie jest to, że teraz w kwietniu wychodzi kolejna książka w Polsce tej autorki, wydana również w tej przepięknej serii butikowej. No jak widzicie, te okładki prezentują się pięknie, ale stwierdziłam, że nie będę kupować kolejnych książek, dopóki nie przeczytam Rebeki, czyli tej najsłynniejszej książki tej autorki. To oczywiście historia, którą wszyscy znają, o słynnej posiadłości, w której obecny jest taki metaforyczny duch kobiety, która kiedyś tam mieszkała, właśnie tej tytułowej Rebeki. I kiedy wprowadza tam się nowa lokatorka, czyli nowa żona właśnie tego właściciela tej posiadłości, to nie do końca może się w tym domu odnaleźć, ponieważ ciągle czuje obecność Rebeki. Zresztą bardzo wyraźnie daje jej to też odczuć służba i w ogóle wszyscy mieszkańcy domu. To jest taka troszkę mroczna historia. Ja co prawda oglądałam film, także wiem, jak to się kończy, ale mnie to akurat nie przeszkadza. Ja nie jestem z tych osób, które kiedy obejrzą film, to już nie są zainteresowane książką, które najpierw muszą przeczytać książkę, potem film. Mnie to nie robi raczej różnicy, więc bardzo chętnie po tę książkę sięgnę i mam nadzieję, że mi się spodoba. Także tak właśnie prezentuje się mój TBR na kwiecień. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkie te książki uda mi się przeczytać, ale na pewno jakąś część z nich bym chciała. Dajcie koniecznie znać, czy którąś z nich mieliście już okazję czytać i którą polecacie szczególnie, która Wam się jakoś bardzo podobała. Jakaś mucha mi tu lata, mam nadzieję, że jej nie widać w kadrze. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!